Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. I ostatnim dziś gościem w dzisiejszego wydania poranka 7-9 jest Wojciech Papuga, dziennikarz TVP Sport. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej trwają w najlepsze i patrząc na te rozegrane już mecze, można chyba powiedzieć śmiało, chwilo trwaj, niech żyje ofensywny futbol. Tak, dużo się dzieje na Mistrzostwach Europy. Gdyby tak dokładnie teraz nie pamiętam średniej goli na mecz, ale myślę, że ona jest zadowalająca i wynosi gdzieś po fazie, po pierwszej kolejce była na pewno ta średnia niecała 3 gole na mecz. Wczoraj ta tendencja, jeżeli chodzi o tą liczbę goli, się utrzymała, no bo w meczu Chorwatów z Albanią 4 gole, Szkotów i Niemców po 2 bramki, no trochę powiedzmy, no może mniejsze emocje, ale generalnie na poziomie obu tych spotkań raczej nie mogliśmy narzekać, bo dużo się działo, znamy już pierwsze rozstrzygnięcia, wiadomo, że Niemcy są tym pierwszym zespołem, który zameldował się w fazie pucharowej i na pewno zagra w 1/8 finału. W ostatnim meczu będzie musiał bronić pierwszej pozycji, bo ma 2 punkty przewagi nad Szwajcarią i to właśnie z drużyną Helwetów zagra w bezpośrednim starciu. No i co? No i na pewno taką niespodzianką in minus z kolei po tych meczach można powiedzieć jest postawa Chorwatów, którzy co prawda grają w grupie śmierci, no ale od drużyny, która zdobywała 2 medale na 2 ostatnich mundialach, na pewno możemy wymagać więcej. Tymczasem drużyna Zlatko Dalicza tylko 1 punkt. No i gdyby nie ten system, który pozwala na awans nawet 3 zespołom, no to tutaj rzeczywiście Chorwaci byliby już na niezwykle trudnej sytuacji, w której i tak zresztą są, bo w tym ostatnim meczu dużo wskazuje na to, bo będą potrzebowali po prostu wygranej, żeby zapewnić sobie awans. No jeżeli chodzi o Chorwatów, no to chyba tutaj można sparafrazować anegdotkę, którą opowiadał Mateusz Borek, czyli Chorwacja to jest przeszłość. Chorwaci, co ciekawe, dużo lepiej spisują się na Mistrzostwach Świata niż na Mistrzostwach Europy. Drużyna, która przecież 3 razy sięgała po medale na mundialach, a na euro nigdy nie potrafiła wejść do czołowej czwórki, zdarzały się ćwierćfinały. Ostatnio regularnie to 1/8, w 2016 porażka z Portugalią, w 2020 porażka z Hiszpanią po dogrywce. No i wczoraj w meczu z Albanią Chorwaci mieli momenty, wydawało się, że po tej bramce samobójczej Gyesuli na 2-1 w 76 minucie mogą nawet pójść za ciosem i zaraz strzelić 3. bramkę, ale znowu Chorwaci w końcówce meczu przypominali tą drużynę, chociażby z pierwszej połowy czy z meczu z Hiszpanią, gdzie no Albania może nie, że zepchnęła ich do jakiejś głębokiej defensywy, ale naprawdę solidnie przycisnęła i zasłużenie wyrównała i zdobyła punkt. Tak, i tu widzimy, że ofensywny futbol wygrywa, że opłaca się grać ofensywnie i właśnie ofensywnie stara się grać również nasza reprezentacja Polski. I chyba nikt nie spodziewał się tego po drużynie prowadzonej przez Michała Probierza, którego do tej pory znaliśmy jako trenera, który mówił, że jak chcesz mieć styl, to kup sobie magazyn Twój styl. Michał Probierz mówił przed meczem z Holandią, że spokojnie, z Holendrami, mimo że są faworytami, będziemy grali w piłkę. No i myślę, że nie jeden polski kibic mimo wszystko mógł do takich słów podchodzić sceptycznie. Ale powiem szczerze, ja przynajmniej tak miałem w granie mniej więcej w 60-70 minucie, gdzie był jeszcze remis 1-1, ale to był taki bardzo dobry fragment Polaków, gdzie mieliśmy swoje szanse, chociażby po dośrodkowaniu Zalewskiego i strzale Jakuba Kiwera, to tak właśnie mówiłem sobie w myślach, kurczę, my rzeczywiście gramy w piłkę z tą Holandią, to nie jest tak, że tylko defensywa i ewentualnie kilka wymian podań i na tym się kończy nasza gra do przodu, tylko to naprawdę miało ręce i nogi. I mimo że przegraliśmy, no to na pewno możemy być oczywiście zadowoleni ze stylu, z tego jak nasi się zaprezentowali. Na pewno cieszą te ostatnie doniesienia o tym, że prawdopodobnie na Holandię wykoruje się Lewandowski i Dawidowicz i wszystko na to wskazuje, będziemy grali w tym pełnym składzie. Także na pewno jest wiele przesłanek ku temu, żeby z Austrią powalczyć o 3 punkty. Natomiast no też Austriacy pokazali w meczu z Francją, że gdyby tak porównać ich postawę właśnie z zespołem trikolorowych, a naszą, no to wydaje się, że drużyna rangnika wcale gorzej się nie spisała. Tutaj nie ma jasnego faworyta. No i to będzie taki mecz, jak mówił to zresztą selekcjoner Austriaków, to będzie jak finał, bo obie drużyny zdają sobie sprawę, że tutaj nikogo nie będzie zadowalał remis, tylko pełna pula. Jeżeli chodzi też o ten ofensywny futbol, no to tak, no to fajnie, próbowaliśmy grać w piłkę, ale przegraliśmy. To nie jest tak, że my trochę jako Polacy mamy taką cechę, że my lubimy przegrywać pięknie, a nie lubimy wygrywać brzydko. Czy nie jednak lepiej, czy jednak w turnieju nie gra się po to, żeby zdobywać punkty? No brzydko graliśmy na mundialu w Katarze. Ale tam i awans był. I awans był, no co prawda...
gdyby nie fenomenalna postawa Szczęsnego, to tego awansu tak czy siak by nie było. No ale też tak jak sobie jakoś staram sięgać pamięcią, to nie było takich znowu za wiele meczów na dużych turniejach, gdzie my przegrywaliśmy w pięknym stylu. Raczej no, ciężko mi się doszukiwać takich momentów, jeżeli już na dużych turniejach przegrywaliśmy to po prostu w słabym czy wręcz katastrofalnym stylu. Także z Holandią to był taki mecz może pod tym kątem patrząc wyłącznie jakiś taki może nawet rodzynek. No ale cóż, no tutaj oczywiście chodzi o konkrety, o zdobywanie punktów i z tą Austrią już nieważne w jakim stylu, ale po prostu te trzy punkty trzeba będzie zdobyć. Zobaczymy, co wymyśli Probierz, czy znowu zaskoczy składem, bo nawet z Holandią zaskoczył, czy z Austrią zdecyduje się jednak wrócić do tego modelu, który gdzieś w reprezentacji się w pewnym stopniu sprawdzał, czyli na grę Lewandowskiego i Świderskiego obok siebie od początku, czy jednak będzie tutaj coś kombinował, no bo chociażby Buksa dawał argumenty, że warto na niego postawić. Zobaczymy, jak zestawi znowu linię pomocy, bo pamiętamy, że w tym meczu z Austrią, z Holandią, przepraszam, to oczywiście było mimo wszystko niespodzianka, że od początku zagrali Romańczuk i Urbański. Wydaje się, że takim chyba największym przegranym, jeżeli chodzi o naszą reprezentację po meczu z Pomarańczowymi, jest Szymański. Jego raczej Probierz nie będzie uwzględnił wyjściowej jedenastce. Wiele znaków zapytania, ale myślę, że taki pozytywny ból głowy dla Probierza. Tak, jeżeli chodzi, wracając do tego stylu jeszcze, no to mi się wydaje, że my stety bądź niestety wolimy właśnie, nawet zakładając najgorszy scenariusz, czyli nie awansować z grupy na tych mistrzostwach, ale zagrać trzy dobre mecze, niż zagrać trzy mecze defensywnie, ale awansować. No my takim trochę jesteśmy narodem, że nam trudno dogodzić i zawsze doszukujemy się jakichś, powiedzmy, problemów. Nawet jeżeli gra wygląda dobrze, no to znowu możemy mówić, że wynik słaby. Jeżeli wynik się zgadza, no to że styl, oczywiście najlepiej byłoby połączyć jedno z drugim, czyli wynik i styl. No kto wie, może za Austrią tak będzie. No do tej pory te mecze Probierza w tym roku, no to wydaje się, że w każdym większym czy mniejszym stopniu te wyniki łącząc ze stylem w jakimś, no zgadzały się. Także myślę, że tutaj można spokojnie podchodzić do tego mimo wszystko po prostu optymistycznie. Tak jak wspomniałeś, ten mecz jutrzejszy z Austrią będzie o taki mały finał dla nas. I tutaj dla części naszych słuchaczy Austria może wydawać się jakimś chłopcem do bicia, ale tak nie jest. Przed mistrzostwami już się mówiło o tym, że Austria może być takim czarnym koniem tych rozgrywek i co ten mecz z Francuzami pokazał. Tylko nam to udowodnił, że jest to bardzo mocna drużyna grająca dobrze w piłkę. Zdecydowanie. No my co prawda z Austrią nie przegraliśmy meczu od 1994 roku, to już 30 lat, ale w takim przypadku tutaj historia i statystyka nie będzie grała roli. Wydaje mi się, że z tych wszystkich meczów, które do tej pory rozegrano na Euro, ten mecz Francji z Austrią to był taki chyba najbardziej fizyczny, gdzie momentami trzeszczały kości i widać, że Austriacy naprawdę tutaj nie odstawiali nogi. I w meczu z Polską, mając jeszcze na uwadze rangę tego spotkania, bo to spotkanie będzie miało jednak większy kaliber niż z Francją, oczywiście, jeżeli mówimy o perspektywie awansu do 1/8, to tutaj wydaje się, że Austriacy no, przynajmniej będą tak grali właśnie mocno fizycznie jak z Francuzami. Trzeba się naprawdę nastawić na ostrą walkę od początku. Solidna drużyna, która może nie ma gwiazd światowego formatu i też grają w takich klubach, które no może nie działają tak na wyobraźnię jak Lewandowski w Barcelonie czy Szczęsny w Juventusie, ale na pewno to jest solidna, mocna ekipa, drużyna, która za Ralfa Rangnicka zrobiła olbrzymi postęp, która wydaje się być to na gdyby tak brać pod uwagę wyłącznie XXI wiek, chyba najmocniejsza kadra Austrii. No i jeżeli to jest drużyna, która potrafi grać długimi fragmentami jak równy z aktualnymi wicemistrzami świata, no to dlaczego z Polską ma się nie pokusić o trzy punkty i tutaj gdyby oczywiście wygrali, to też nie stanowiłoby to większej niespodzianki. No ale tak jak mówię, no po tych pierwszych meczach Polaków i Austriaków tutaj trudno wskazać faworyta. Tu może się wydarzyć absolutnie wszystko, ale tak jak tutaj też już mówiłem wcześniej, nikogo remis nie zadowoli. To jest po prostu mecz, który trzeba wygrać. Dla jednych bądź drugich. No i właśnie wraca Robert Lewandowski. No i tutaj pytanie, czy powinniśmy w ogóle rozpatrywać to, czy może jednak nie zostawić naszego kapitana na ławce, skoro nieźle to wyglądało w meczu z Holandią. Czy jest to jednak zawodnik, który jak jest zdrowy, zawsze musi grać? No można powiedzieć, że jest, jak jest zdrowy, zawsze musi grać. Probierz tak namieszał z Holendrami, że ja już niczego nie jestem pewien. Mimo wszystko nie byłbym zaskoczony, gdyby ostatecznie posadził lewego na ławie i wprowadził go gdzieś w drugiej części gry. No pamiętajmy, że na przykład biorąc pod uwagę te mecze barażowe z Walią, a wcześniej z Estonią,
no tamten wkład Lewandowskiego na przykład w awans, no nie był jakiś duży. Oczywiście grał w obu meczach po 90 minut z Warią, 120 wykorzystał rzut karny, ale tak wydaje mi się, że gdyby tam wtedy zamiast Lewandowskiego grał jakiś inny napastnik, czy generalnie inny zawodnik, no to ten awans dalej pewnie by był, bo Lewy nie miał bezpośredniego wkładu w żadną ze zdobyczy bramkowych Polaków i tam inni odgrywali te, można powiedzieć, pierwszoplanowe role. No i te mecze sparingowe z Ukrainą, Turcją też pokazały, że wygrany spośród z uczestnikami Euro, że jest życie bez Lewego. I tak jak mówię, no nie byłbym tak znowu zaskoczony. To nie jest już ten sam Lewandowski, co kiedyś. Zresztą wielu kibiców to też można gdzieś w internecie wyczytać, że ta kadra... No, zresztą były takie głosy, można było też w czasie meczu, w meczu z Holandią, kiedy nasi na przykład remisowali, czy gonili wynik, powiem szczerze, ja nie miałem chyba ani przez moment takiej myśli, kurczę, szkoda, że Lewego w tym momencie nie ma na boisku. To prawda. No właśnie i wydaje mi się, że tak mówię, tutaj nie byłoby aż takiego bardzo dużego zaskoczenia, ale jakoś tak z drugiej strony, nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, ale chyba wydaje mi się, że Propisz nie zaryzykuje posadzeniem po prostu Lewego na ławie i po prostu wyjdzie od początku w wyjściowym składzie, a jeżeli Lewandowski wyjdzie w wyjściowym składzie, to wydaje mi się, że to będzie równoznaczne z tym, że zagramy właśnie dwoma napastnikami i wtedy Lewy będzie grał ze Świderskim obok siebie, a Buksa wyląduje na ławce. No ale teraz możemy się mądrzeć i to może być zupełnie jeszcze inaczej. No też ciekawe, w jakiej formie będzie Robert Lewandowski, jednak te kilka dni bez treningu, a tak jak wspomniałeś wcześniej, Austriacy jest to zespół, który no nie będzie odpuszczał, który nogi nie odstawia. No tak, tak jak mówiłem, jeżeli z Francuzami nie odstawiali nogi, grali twardo, a teraz mając na uwadze to, że ten mecz jest ich praktycznie takim meczem, może nawet o wszystko, to tym bardziej myślę, oni będą tutaj grali bez skrupułów dla naszego zespołu. Mam nadzieję, że my się będziemy odwdzięczać tym samym. To może być brzydki mecz. No ale cóż, no, liczymy na to, że na końcu to my będziemy mieli tą jedną bramkę więcej. Właśnie, czyli jak miałbyś obstawiać? Wygrywamy, remisujemy, przegrywamy? No oczywiście serce mówi, że wygramy, ale też jest bardzo zawsze sceptycznie podchodzę do meczów kadry, jeżeli chodzi o to turnieju. Przyzwyczajony jestem do tych ciągłych porażek, z wyjątkiem oczywiście Euro 2016, czy no już niech będzie ten mundial w Katarze, ale kibicując kadrze od mundialu w Korei 2002, no to zawsze to były jednak rozczarowania. I tutaj podchodzę z bardzo dużym dystansem. Gdyby Austria nie była tak mimo wszystko mocna, no oczywiście cały czas możemy mówić, że to nie jest znowu jakaś wybitna drużyna, jasne. No to może bym podchodził mimo wszystko z większym entuzjazmem, ale podchodzę z taką bardzo dużym dystansem, pokorą i trudno mi dzisiaj naprawdę wyrokować. To jest taki mecz, że jak mnie zapytasz o wynik, to nie umiem powiedzieć, bo nie zdziwię się, jeżeli na przykład nasi zagrają wspaniały mecz i wygrają na przykład 2-0. Nie będę absolutnie zaskoczony, jeżeli Austria jednak zagra dużo lepszy mecz i to ona wygra 2-0. Nie będę również zaskoczony, jeżeli ten mecz zakończy się remisem, ale finalnie postawię na 2-1 dla Polaków. Czyli jednak ten optymizm jest. Czyli tak, siadamy jutro wygodnie w fotelach, zapinamy pasy i kibicujemy naszej reprezentacji Polski, bo ta reprezentacja pokazała, że jak się w nią wierzy trochę mniej, jak ten balonik jest nie tak bardzo napompowany jak zawsze, to jednak potrafi grać w piłkę, jest to kadra na razie uśmiechnięta, więc i elegancka, co pokazał Michał Probierz i jego strój w meczu z Holandią, a na Austrii ma przygotowany kolejny outfit, więc miejmy nadzieję, że będzie równie udany i równie udane będzie te spotkanie. Tak, no powiedział, że ma więcej niż 3 komplety garniturów, także wierzymy, że to rzeczywiście, że w eleganckim czwartym zaprezentuje się w jednej ósmej. Wojciech Papuga, dziennikarz TVP Sport, był moim gościem. Dziękuję. Dzięki za rozmowę. Dziękuję. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.